Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Będziesz mnie widział, będziesz mnie słyszał, także witam Ciebie serdecznie. Tak jak widziałeś, przygotowałem sobie powierzchnię pod powłokę. Teraz tak, mam ściereczkę, mam aplikator, zakładam, słuchaj, rękawiczki i będę chciał Ci pokazać na całej masce położenie tej powłoki, czy uda mi się ją tak położyć, żeby nie zostawiła smug. We wcześniejszym filmie widziałeś uderzenie srogie, cropping, w ogóle miazga, śliskość to jest w ogóle perfekcja. Dla mnie na chwilę obecną, jeżeli chodzi o przyciemnienie, śliskość i wydobycie ziarna, nic lepszego do tej pory nie miałem. Naprawdę. Nic do tej pory mi jeszcze tak nie urzekło i nie urwało mi tak dosłownie jaj. Połysk może nie jest fantastyczny tej powłoki, niestety przez to przyciemnienie. Jak zauważyłeś, powłoka też się regeneruje. Ogólnie kwestia tylko teraz tego docierania. No, tu jest ten minus. Dobrze, to co? Zaczynamy, nie? Widzisz cokolwiek? Widzisz. Teraz tak, dzisiaj pojadę ze ściereczką już tutaj, kupiłem, znaczy w sumie to mi przywiózł miejscowy szaman, bo jechał chyba do pracy. Nie miał niestety tych 10x10, więc dał mi 40x40, więc sobie uciąłem. I teraz tak, zobaczymy ile kropel wystarczy, żeby zrobić, ja to sobie dzielę tak, panele, raz, dwa do powłoki. I wtedy masz, wiesz, w którym momencie zaczynać, to jest najlepsza opcja. Uwaga, i... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, zobaczmy 10 kropelek. I jedziemy. Raz, dwa, dotąd. Pyk. Raz, dwa. A, i dotąd. Taki. Słuchaj, no wydajność jest mega. 10 kropelek i jest naprawdę nieźle. O kurczę. Super. Zobaczymy, co ona zrobi na srebrnym, ta powłoka. No dobra. Mam wrażenie, jakby mi się skończyła. Aż muszę wziąć latarkę, słuchaj. Jakbym jej nie położył. Chyba za mało. Biorę latareczkę i będę musiał powtórzyć aplikację. Tak, oczywiście. Mało. 10 kropelek. Do pewnego momentu żarło i zdechło. Więc jeszcze, dorzucam. Na wilże pada, ściereczkę na wilże na maksa. Dorzucę grubo. Uwaga i powtarzam. Pyk. O, teraz tak. Jest opór, dobra. Taki stosowny dla powłoki. Tak, jednak na dzień dobry, standardowo. Zawsze trzeba tego pada nawilżyć na maksa. Ok. Mam nadzieję, że wszędzie. Teraz tak, kwestia teraz latareczki, słuchaj, tu jest, tu nie ma, tu jest, jest, dobra i teraz tak, czas start, właśnie, najważniejszy, kurde, wróć, nie przygotowałem sobie, liczmy, że pół minuty już minęło, stoper, klik, leci stoper, tak jak widzisz, zobaczymy jak ona będzie przysychać. Tu mam stoliczek, na którym sobie będę to wszystko trzymał. Ok. Wspomagam się latarką czołową, żeby sobie podejść i po prostu zobaczyć, co jest 5. Dobra, no powłoka jest. Siedzi w każdym miejscu. Tutaj zobaczymy. Czuję, że ona na srebrnym lakierze zrobi niezłą furorę. Tak mi się wydaje bynajmniej, ale mogę się też mylić. Zresztą pokażę Ci. Chyba, że rzeczywiście tylko na ciemnym będzie robić masakrę.
czyli przyciemnienie i maskowanie. No widać, że jest, nie? Teraz, o, teraz to tutaj, kurczę, strzeliłem ci tym światłem. No tutaj na srebrnym, niestety, bardzo niewdzięczny kolor. Nic z tego nie wychodzi. Słuchaj, u mnie jest czas 53 sekundy, czyli pół minuty doliczam. Jak będą dwie minuty równe, docieram. Ale słuchaj, patrzę na panel tu, gdzie nie ma, gdzie jest, no jest różnica. Oj, czuję, że na srebrnym to go wyszli pięknie. Przyciemni, ojej. Poczekaj. O, tutaj chyba mam już delikatne mazy, która godzina. 25 stopni, więc tu tak jakby mi przysychała. Tak, tutaj już zaczynają łapać. Czyli co? Minuta 27, czyli liczymy, że jest 2 minuty. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Podejdę sobie, zobaczę bliżej. Nie, już, czas, dobra. Minuta 37, czyli 40, czyli 2 minuty z groszem i zbieram powłokę. No kurde, bajka. Ojej, super. Dobra. No powiem ci, że tutaj na jasnym te 2 minuty idealnie weszło. Idealnie. Ale bajeczka. Dobra. Teraz tak muszę zobaczyć. No nie, tutaj jest niby ok. Tutaj coś za łatwo poszło. O kurde. No bomba. Słuchaj. Rewelacja. To nie wiem, dlaczego na tamtym lakierze się tak mazało. Tutaj bajka. Już. Po wszystkim. Kurde. Rewelacja. Jeszcze sobie dla zasady odwrócę mikrofibrę i dotrę. Słuchaj, nie widzę nigdzie mazów, żeby mi gdzieś została. Bardzo fajnie. Świetnie. No dobra. To lecę. Kolejny odcinek. Dorzucam powłokę. Teraz rzeczywiście dookoła tylko i środeczek, kilka sztuk wystarczy i liczę. Raz, dwa i stąd zaczynam. Do spryskiwacza. Raz, dwa i dotąd. I tu taki obrys. O. Cyk. O, aż dotąd. Tu. Dobra. Raz, dwa. Ok. Dobra. I cyk, cyk, cyk. Ok, start. No zobaczymy teraz. No jest, słuchaj. Niebywale fajnie poszło na tym lakierze. Coś niebywałego. Dotarła się bez problemu. Równe 2 minuty, ale wiesz co, jest cieplej. Już ostatnio. 26-27 stopni. Może wtedy była wilgotność nieodpowiednia. Nie wiem. Kurczę, nie mam pojęcia. Tutaj siedzi ładnie. Tutaj muszę się wspomagać tymi lampami. Tu jeszcze siedzi. Tu też. Tu nie. Tu siedzi. Dobra. Mamy 50 sekund. Dobra. To czekamy do pełnych... O, zresztą przejadę tutaj w tę stronę może. O, tak. O, w tę stronę może. Cyk. O, właśnie. Bo teraz atakuję... Zaraz ci powiem skąd. Atakuję dokładnie... Tu już nie ma. Tu się... O, tu stąd jakby się zaczynało. Tu. Tu jeszcze jest. O kurde, szybko znika. Tu jeszcze troszeczkę jest. Minuta 22. Słuchaj, nie wiem co mam powiedzieć, ale odparowuję teraz natychmiast. I tutaj jeszcze jest. Nic. Lecę z bałaganem. Odwracam mikrofibrę. I jadę.
Kurde, co jest? No tam to szło okropnie. Tutaj jest bajka. Słuchaj. Idealnie. Zero mazów. Nie wiem, co jest grane. Perfekcyjnie. Ona chyba lubi wyższą temperaturę. Naprawdę fajnie. O, tu już jest mega ściskość, tu jest... A nie. Są. Zaraz mazy. Momencik. Za szybko, żeby nie było, że jest tak pięknie. Widzę mazy. Tu mazy. Tu nie ma. Nie, jednak są mazy. I to słuchaj. Nie wiem, czy ja je dotrę. Tu, gdzie nie. Tutaj nie ma. Ale tutaj już są, na przykład. I tu możliwe, że przyschła już. O, tu nie ma, tu są. Tak, ona przyschła. Momentalnie wysycha. Za szybko wyschła. Słuchaj, muszę powtórzyć aplikację. Ciężki kaliber ta powłoka, naprawdę. Ciężki kaliber. Dorzucę kilka kropel. Okej. Przejadę tutaj, gdzie przedtem... O, teraz śliskość jest niesamowita. Dobra. Okej. I od razu dotrę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aż zniknie. Dotąd będę docierał, aż zniknie. O, i znika. Tu pod latarką czołową widzę, znikają mi mazy. Świetnie. Uzupełnię sobie to jeszcze bajlongiem z Chin. Tu jeszcze. Tu już nie ma, tu już malutko. Odwracam mikrofibrę. No trzeba się napocić przy tej powłoce. No nie ma, że to, że tamto. Samo lekko to nie przyjdzie. Odwracam mikrofibrę, bo już widzę, że chyba nazbierała za dużo towaru. I lecimy. Tak, dobrze. Idealnie. No tu jeszcze zostały mazy. No szlak by to trafił. Słuchaj, nie pozbędę się chyba ich. Nic, później jak będę aplikował. Tu jeszcze, to tu nadrzucę. Tu znikły. Tu jeszcze są. Delikatne są, no nie mogę jej dotrzeć. Okej. No zobaczymy dalej. Okej. I lecę dalej. Zobaczymy, co dalej będzie. Odwrócę sobie ściereczkę na czystą stronę. Może jakiś syf załapało, nie wiem. Jak tam widzisz? O, przejdziemy teraz tu. Okej. Wiem, że słabo to widzisz, przepraszam. Ale chcę ci to pokazać krok po kroku. Okej. Zobacz, pyk. I lecę. A, i tu do równego. Tu już jest ślisko. Okej. Okej. I w tę stronę. Okej. Dobra. I teraz stoper. Pyk. Pyk. I teraz słuchaj. Słyszymy się za 3 minuty. Nie. Słuchaj, jednak usłyszymy się szybciej. Chciałbym ci pokazać różnicę, jak zaaplikowałem na... Zobacz. Nie wiem, czy ty to widzisz. Widać, nie? Taki jakby jaśniejszy plac. Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Nieźle, co? Dobra, wracamy. Słuchaj, u mnie jest minuta 27, 28, więc jeszcze trochę. No niestety, do 3 minut nie wytrzymam, bo widzę, jak znika, słuchaj. I muszę ją zacząć zbierać. Widzę, jak znika w oczach. Później będę miał problem z dotarciem. Okej. Ciągnie się, marzę. Dobra, odwrócę sobie mikrofibrę. I za chwilę wezmę świeżą w ogóle. Okej. Fantastycznie. Dobra. Ta, do prania.
Cyk, świeżutka mikrofibra i jadę. Okrężnymi ruchami, tutaj widzę, że mi się marzy. Okej, tutaj cały czas się marzy. Docieramy, jak wosk. Cyk. Zakłon jest podobna akcja, trzeba szybkie, koliste ruchy, ale aqua idzie elegancko. Tym sposobem. W ogóle bez dwóch zdań. Coś słabo świeci, kurczę, nie wiem czemu. Słuchaj. Jakoś tak ciemno się zrobiło. Wybacz. Dobra. Ok, zaraz wezmę sobie latareczkę. Zobaczę tutaj pod światło, czy jest różnica w aplikacji. Nie widzę. Nie widzę. Latarka. Jednak 2 minuty to jest max, słuchaj, bo później... Znaczy, tak czy... No tak, 2 minuty. O, malutko mazów. Tak naprawdę tu nie ma wcale, tu odrobinka, czyli jeszcze trzeba pomachać. Tu nie ma, tu są. Ok. Odwracam mikrofibrę. Pyk. I lecę dalej. Teraz już z latareczką. Dobra. Ok. Tu znikło. Tutaj znikło. Trzeba pilnować, żeby mikrofibra była co chwilę, słuchaj, zmieniana strona w mikrofibrze. W innym przypadku mamy nieprzyjemną sytuację w postaci hologramików mazów. Tutaj zostały. Tutaj już nie ma, tu jest ok, tu jest nieźle. Tu jeszcze odrobinkę, ale to zaraz znikną. Jak? Ok, dobra, dobra, ok, tu mam. Przechodzę, słuchaj, panel wyżej. Zaraz, gdzieś tam przestawię. A może, wiesz co, to jednak, nie, wyłączę na chwilę, za chwilę się słyszymy. No dobrze, słuchaj, teraz lecę ten kawałeczek tutaj. Klasycznie aplikatorek, grafenik i dzida. Dobra. Okej. Tu już czuję, że byłem. Poślizg w ogóle jest obłędny tego produktu. Masakra. Ok. I zajeżdżam na tę powłokę. Zobaczymy, czy będą jakieś różnice, mazy. Nie wiem. Okaże się. Ale poślizg. Tu, gdzie już ją zaaplikowałem, no poślizg jest fenomenalny. Ok. No dobrze. O, dotąd aż wyjechałem. Kurczę, kawał. Kawał. Zajechałem, słuchaj, stoper. I teraz rzeczywiście postaram się 3 minuty, trudno, co będzie, to będzie, bo tak się waham, waham, a nie dobrze. Kurczę, nawet tu gdzie niegdzie już mi przyschło jakby. Poczekaj. Ale masakra. Tu jest, tu jest, tu jest. Nie, wydawało mi się. Ok, wszędzie jest. Dobra. Słyszymy się za 3 minutki. Słuchaj, nic z tego. Nic z tego, z tego względu, że 2 minuty i ta sama akcja. Zaczyna tu już mi przysychać. Kurde. Ale czekam, dobra, czekam, słuchaj, czekam, 2.03. Ewidentnie mi tutaj pod lampami widzę, że przysycha. W tym miejscu już tu, tu jest grubiej, tu przyschło, tu już prawie jej nie ma. Tu, gdzie była powłoka, w dalszym ciągu jakby ona była, nie wyschła. Tu, gdzie nie było powłoki, wciągło w lakier jakby. Jakby wciągnęło w lakier i zbanie. Tam, gdzie była aplikowana wcześniej powłoka, czyli myślę, że warstwowanie tego produktu nie ma sensu, z tego względu, że ona się tutaj nie przyjmuje. Tu, gdzie była już aplikacja tej powłoki. Tu, gdzie nie było, widzę, że tak naprawdę bez docierania, jakby jej nie było, jakby całkowicie odparowała. Masakra. 2.44, słuchaj. Odwracam mikrofibrę i jadę z bałaganem. Zobaczymy, co teraz z tego wyjdzie. Latarka. Czołowa i ogień. I zobaczmy. Teraz dobrze widzę. Tutaj. No i dociera mi z banieczki. Zaraz wezmę latarkę i zobaczymy, czy naprawdę z banieczki, bo może się okazać wręcz odwrotnie, słuchaj. Ale coś czuję, że położę chyba dwie warstwy, bo na tej stronie, gdzie było miazga. Nie no, ta powłoka po prostu
jeżeli chodzi o uderzenie. No rozwala mnie. To jest coś niebywałego. Bardzo fajna powłoka, naprawdę. Jakby nie to docieranie i problem, ale to wiadomo, każdego produktu trzeba się nauczyć. Ja się tego produktu uczę już drugi raz. Ale już coraz lepiej. No kurde, coś niesamowite. No uderzenie, tak myślałem, że na srebrnym to będzie robić miazgę. Dobra, biorę latarę. Chcę zobaczyć, co i jak. Tu jakby ok, tu też. Coraz lepiej idzie, słuchaj. Coraz lepiej. Latareczka. Tu delikatnie i tu delikatnie, dobra. Czyli co? Nowa mikrofibra. Ok, tę odkładam. Nowa mikrofibra. No, fibr na tą... O tak. Nowa mikrofibra. Cyk, zbieranko. I od razu lepiej. I znika powoli. No, trzeba się troszeczkę namachać przy tej powłoce. Niestety. Niestety, słuchaj, zostają mazy po niej. Gdzie nie gdzie, tu jest czyściutko, a tu w dalszym ciągu taki holsik zostaje, kurczę. No szkoda, tu jadę, znika. Ok, tu się pojawia, czyli docieranko. Ok, delikatnie i okrężne ruchy. No trzeba się namachać. Także docieranie tej powłoki, jak dla mnie, jest, no troszeczkę wymaga siły. Nie mamy tutaj lajty, nie możemy sobie pozwolić na jakieś nieprawidłowości tak naprawdę. O, od razu lepiej, ale i tak delikatny holsik jest, tu szczególnie. Tu, gdzie było łączenie tej powłoki. Na ciemnym to było widać strasznie pewnie. Ok, dobra. Atakuję kolejną część maski. I zobaczymy sobie, jak zrobię machę do końca. Zobaczymy sobie 50, czy będziemy widzieć cokolwiek, jakąkolwiek różnicę. Wyjadę na zewnątrz. I następna porcja. Myślałem, że ona jest wydajna. No, znaczy jest wydajna, ale nie jest sądzi. Myślałem, że bardzo wydajna, ale aż tak jak może inaczej. Aż tak jak myślałem, nie jest niestety z tą wydajnością. O. Ależ ona ma poślizg. Ojej. Dobra, lecę. O, tu już czuję, że byłem. Ok, obrys teraz taki kawałeczek. Tu już widzę, że smuży ładnie. O, teraz fajnie widzę wszystko. Cyk, cyk, cyk. Ale tak czy tak, tą 15 obskoczysz dwa razy auto. Nie ma tematu, to w ogóle bez dwóch zdań. Tą 15 spokojnie obskoczysz dwa razy auto. Ja Volvo na pewno bym tym obskoczył. To nie ma tematu. Wiadomo, na początku więcej produktu. Dobra, zatrzymuję. Pyk. Start. A teraz to już na pewno do 3 minut wytrzymam. Za chwilę się usłyszymy. Dobra, a teraz Ci pokażę, dlaczego warstwowanie tej powłoki nie ma sensu. Widzisz? Zobacz. Tu, gdzie powłoka była tylko jedna aplikacja, a tu uzupełniłem drugi raz powłokę tam, gdzie położyłem. W ogóle tak jakby się nie przyjęła. Tu i leży inaczej. Widać, nie? To odcięcie. Zobaczymy, czy będzie widać to po dotarciu też. Widzisz to, nie? No. Także zobaczymy. Myślę, że warstwowanie tego produktu chyba nie ma sensu jednak. No dobrze, słuchaj. 3 minutki. Lecę z bałaganem, zbieram, najpierw zbiorę tam, gdzie już byłem, no i ciężko tu idzie, właśnie tam, gdzie byłem, niestety, jakby się połączyła z tamtą, 3 minutki jakby za długo, już jest większy opór, zdecydowanie, zostają większe mazy, no nic, zobaczymy po długości, pyk i docieranko. Ciekawe, czy będzie widać te przejścia. O, ja tu widzę, że nie dotarłem. Tak, bardzo źle łączy się z warstwą wcześniejszą. Na srebrnym może tego tak nie widać, ale na czarnym będzie to mega upierdliwe. Odwracam mikrofibrę. Ok. Dobrze, lampy fajnie mieć właśnie przed sobą tutaj, widzę przy tej powłoce. Elegancko wtedy widzę, gdzie dotarłem, a gdzie nie.
Okej. Okay. Na razie skupiam się na tym, co wyjechałem na wcześniejszą, zaaplikowaną powłokę. Kurczę, język mi się plącze. A teraz zajmę się tym miejscem, gdzie było świeżo położone i tu widzę, że się marzy. Zdecydowanie się marzy. Odwracam mikrofibrę. Pyk. Biorę latareczkę. I lecę z bałaganem. Pyk. Tak. Zdecydowanie się marzy. Mazy na maksa. Nic, szybciutkie ruchy. I ją zbierzemy. Jedna strona, druga strona mikrofibry, a później wiadomo, świeżuteńka. No mikrofibr na tą powłokę pójdzie mnóstwo. O, tu kurczę, najgorzej jest na tej powłoce, na którą wcześniej zaaplikowałem. Także z warstwowaniem może być różnie, kurczę, przy tej powłoce. Dobra, tu jest ładnie. Okej, okay. Dobra, biorę świeżą mikrofibrę, ta do prania i lecę dalej. Okej. Okay. O, i teraz zbieram. Pięknie. Dobra. Okej. 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 Jakby luksusowo, słuchaj. No, bajeczka. Dobra. Ostatnie namaszczenie. Chwilunie. Teraz po całości przejadę. O, tutaj opór jest znaczniejszy niż tu, gdzie przed chwilą aplikowałem. Tam już zdążyła ładnie usiąść. Zobaczę teraz jeszcze, jak sprawa wygląda tutaj. Dobra. Okej. 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 No dobra, postaram Ci się pokazać różnicę. Słuchaj. Powłoki. O kurczę, wiesz co, baterię muszę wymienić. Słyszymy się za chwilę. No dobra, bateryjka wymieniona. Słuchaj, czy my widzimy jakąkolwiek różnicę, jeżeli chodzi ten panel? A ten panel? Ja osobiście widzę i tak. Widzę gdzieniegdzie stąd mazy. Tam, gdzie nałożyła się na kolejną warstwę. Na jasnym może tego tak nie widać, ale ja to widzę. Jest jedna smuga tutaj taka, która mnie wkurza. O, tu. Także, no niestety, powłoka, jeżeli chodzi o warstwowanie i... No widzę, o, tutaj, że za bardzo... Za długo tutaj wyczekałem, to jest te 3 minuty właśnie. Zdecydowanie za długo. 2 minuty, 2.10, 2.20 przy tej temperaturze byłoby idealnie. Dobra, słuchaj, ja wyjadę na zewnątrz, albo jeszcze nie. Kurczę, no ciężko, bo tu są lampy. No dobrze, słuchaj, wyłączyłem lampy. Teraz zobaczymy w oświetleniu garażowym. Czy ja widzę różnicę? Kurczę, no widzę. No jest różnica. Nie, no to nie ma tematu. Na pewno jest o ton ciemniej, tak. Widać to przyciemnienie i ten połysk taki, kurczę, no jest inaczej. Jeszcze postaram się wyjechać na słoneczko. No i co? Widzimy coś? Ciężka sprawa, nie? Tak naprawdę nic nie widzimy. Czy jest lepiej, czy nie jest? Słońce nam to kurczy. Później myślę, że zaatakuję w cieniu. Nie ma sensu teraz cokolwiek kombinować, bo nic z tego nie wynika. Panele wyglądają bardzo podobnie. Chociaż, no nie, jest tu lepiej, to nie ma tematu. Bez dwóch zdań. No dobra, wjeżdżam i aplikuję drugą stronę. No dobrze, lecimy z drugą częścią, czyli z lewą stroną maski. Tak jak widziałeś, no różnica w słońcu praktycznie żadna, znikoma. Znaczy, jak złapałem, można powiedzieć, garaż, czyli cień, różnica była znaczna. Tam zdecydowanie lepiej, lepszy połysk, ale jakoś nie było jakiejś strasznej przepaści. Ok, kolejna porcja, słuchaj. Tak jak widzisz, pyk. I teraz zrobię trochę inaczej. Przedtem jeździłem, robiłem elementy małe, po kawałeczku, dorzucę jeszcze. O, małe elementy. Teraz zrobię tak, podzielę machę na pół.
Zobaczymy, czy to będzie lepsze rozwiązanie. Okej, światełko. Cyk. Dobra. Okej. No i mam. Bardzo fajnie. Teraz sprawdzę, czy wszędzie rozłożyłem równo. Zakręcę sobie powłokę. Tu mamy. Czas start właśnie. Pyk. Ok, leci czas. Ok, dotąd mamy, czyli połowa machy. No dobra. To co, słyszymy się za jakieś 3 minutki. No słuchaj, klasycznie 2 minuty i zaczyna przysychać, więc zaczynam działać. Nie ma co czekać. Latarka i lecę. Bo z tego co zauważyłem, już przysycha niektóre miejsca, tak jakby były bez powłoki. Więc najwyższa pora. O, tutaj już marzę się, kurczę. Nie no, praca tą powłoką nie jest fajna. Niestety, jest wymagająca, jakby chemicy poprawili docieranie tej powłoki, a efekt wizualny, czyli uderzenie, przyciemnienie, poślizg i wydobycie ziarna by zostało, no to słuchajcie, mistrz, naprawdę. Ok, delikatnie i tak będę musiał zaraz odwrócić mikrofibrę, bo nie wierzę, że nie ma mazów, patrząc jak się nią pracuje, to... Przekonany jestem, że będę potrzebował kolejną mikrofibrę, ale to zaraz zobaczymy. O, i tu gdzie najgorzej jest, w tych miejscach, gdzie kończy się ta powłoka, tu trzeba się skupić, gdzie zakończyłem. I tutaj ewidentnie najwięcej zostaje takich mazów. Jak to zostawisz do następnej aplikacji, tak jak ja tam niechcący, znaczy niechcący, nie zauważyłem po prostu. Została ta powłoka i ten maz. Później ciężko było mi go zabrać tak naprawdę. Ok, latara. No niestety. Jest tego dużo. Jedziemy. Ok. Nowa mikrofibra. Się kłania. Ciach. Cyk, fuch. I znowu docieranko. Ciekawie jestem aplikacji na mokro. Kiedyś będę się też przetestować. Może rzeczywiście aplikacja na mokro będzie zdecydowanie fajniejsza. Słuchaj, nie potrafię jej dotrzeć. Zostają mazy, takie holsiki. Tragedia. Niestety. Później wezmę, potraktuję ten panel opalarką, bo zauważyłem, że powłoka się regeneruje. Ciekawe, czy znikną. Albo dam jej dzień, dwa do następnego mycia. Zresztą zostawię tak jak jest. Tu tak jakbym za długo poczekał. Tutaj znika powoli. Nie no, masakra. Jakiś obłęd. Już mnie plecy bolą. Jakbym miał położyć na całe auto, to bym się po prostu zajechał. Nic fajnego. Nie no, tutaj już tego nie ruszę. A jak mocniej docisnę, trudno, zarysuję. No powoli znika. Ale tu muszę użyć znacznej siły, ale nie będę tego robił. Nie chcę. Tu zostało. Lipa. No dobra. Niestety praca tym produktem jest, tak jak wcześniej mówiłem, okropna. Niestety nie jest miła. Zostają mazy, ciężko dotrzeć w ogóle tę powłokę. Chyba, że ja coś źle robię. Nie wiem co, możliwe, że ona na mokro, może jest lepiej, lepiej się ją dociera. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ostatnia aplikacja. Tu. Pyk. Ok.
dokąd dotąd. OK. I zawijamy z powrotem. Cyk, 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 cyk. No dobrze, no. Sama aplikacja, tak jak mówiłem, no, tak jak powłoka. Wydajność niezła, oleisty produkt. Tę ściereczkę zostawiam. Zobacz, jak wygląda. Taka zielona się zrobiła na maksa. Zostawiam, zobaczymy, jak stwardnieje. A czuję, że już ją łapię. Całą machę nią zrobiłem. Już sztywnieje powoli. Zostawiam ją i zobaczymy, jak bardzo będzie twarda. Ok. Czas start. Pyk i lecimy. A może ją dotrę od razu tutaj? No sprawdzimy. A zresztą, a co? Teraz docieram od razu. Biorę starą mikrofibrę. Powłokę zakręcam. Może tutaj sprawdzi się dotarcie od razu. I docieram od razu. Rozprowadzę ją przy okazji. Ale się ciągnie. Ciężka sprawa. O, tak od razu to jest masakra. No, nie jest fajnie, ale powoli odpuszcza. Powoli odpuszcza. Okej. Dobra. Tutaj widzę, że jest jeszcze. Tutaj też. To łączenie jest najgorsze właśnie. Jedno z drugą. Odwracam. Szybciutko. I jedziemy. OK. Dobra. O, jakby luksusowo. Ta mikrofibra do wody, do prania. Biorę następną. I lecę z bałaganem. No tutaj jakby poszło fajniej. Zaraz zobaczymy. Odwrócę sobie mikrofibrę, wezmę latarę, bo może zwyczajnie myślę, że poszło fajnie, a wcale tak nie jest. A jest. O kurde. Ty. Tu, gdzie dotarłem ją od razu, bez mazów. No to świetnie. Na dwie, w sumie trzy prawie mikrofibry. No to powtórzę aplikację sobie jeszcze raz na całą maskę. To w ogóle bez dwóch zdań. No proszę, co się okazało? Zobacz. Przy tamtym filmie, jak aplikowałem od razu, to mi się mazało, ale no użyłem może za mało mikrofibr. Tu, gdzie czekałem, mazy. Tu, gdzie teraz zebrałem, bez. Tu jeszcze jest troszeczkę. OK. A śliskość? Taka sama. No proszę, wychodzi na to, że... Dobrze, słuchaj, ja wyłączę. Widzimy się za chwilę. Położę drugą porcję. Postaram się teraz położyć od razu docieraniem. I na końcu filmu, przy wypowiedzi, postaram Ci się powiedzieć o swoich wrażeniach, jeżeli chodzi o aplikację tej powłoki grafenowej na ten srebrny lakier. No dobrze, słuchaj, drugą stronę poleciałem. Aplikacja i docieranie. I teraz chciałbym powiedzieć tak. Moim zdaniem druga porcja dorzuciła połysku. Także dwie porcje są tutaj moim zdaniem wskazane. Ale no cóż, odrywam taśmę i zobaczymy, co mi wyszło. No jest, przyciemnienie jest po prostu obłędne. Wydobycie ziarna jest po prostu fantastyczne. Nie wiem, czy ty to widzisz. Kurde. Zobacz, co jest grane, nawet na srebrnym kolorze. Widzisz to? O, teraz. Masakra, co? Zobacz, jak przyciemnia. O, błędnie. I tak, tam, gdzie jest druga porcja, zdecydowanie moim zdaniem lepsze przyciemnienie i lepszy połysk. Wydobycie ziarna naprawdę jest fenomenalne. No, coś niesamowitego. Kurczę, tutaj nic nie zobaczymy. Postaram się wziąć latarkę inspekcyjną. Wiesz co? Poczekaj. O, ale dałem czadu. Zobaczmy, czy coś tutaj złapiemy. Chyba nic nie złapiemy. Nic nam to nie wnosi, niestety. No dobra, słuchaj. Wyjeżdżam na zewnątrz. Postaram się pokazać w cieniu. O, wybacz. I w słońcu. Ale... Teraz tak, no przyciemnienie jest. Wydobycie ziarna moim zdaniem też no fenomenalne i moim zdaniem druga porcja zdecydowanie dołożyła połysku. No dobrze, słuchaj, wszystko fajnie, ale na lakierze jest takich jakby mnóstwo, o,
chmurek. Tu ciemniejszy plac. Tu ciemniejszy plac. Nie wiem, czy to wino lakieru, ale myślę, że to właśnie ta powłoka zostawia taki bałagan, tak jak u mnie zostawiło to na lakierze w Volvo. Uderzenie jest srogie, przyciemnienie fajne, ale niestety aplikując na duży element jest masakra. No, nie jesteś w stanie, jak nie wyłapiesz momentu dotarcia, no masz pozamiatane. Wszędzie są takie place, więc luksusu nie ma. Przez to, że jest takie maksymalne przyciemnienie, zresztą tutaj widać, czy nie widać? Nie widać. Nie, nic ci nie pokażę. W słońcu może coś zobaczymy. Nie, nie złapię ostrości. No dobrze, jeżeli chodzi o aplikację na całą maskę, no cudów nie ma. Słuchaj, uderzenie na pewno na tej masce lepsze zrobiło House of Wax, szafirek. Zdecydowanie lepszy połysk, ale tutaj przyciemnienie to jest po prostu miazga. Śliskość jest obłęd. Druga porcja dorzuca połysku. Przyciemnienia może nie tak mocno, raczej przyciemnienia też, może, ale nie w takim stopniu jak połysku. I niestety chmurki. W słońcu ich nie widać. W słońcu ich nie widać, ale w cieniu pojawiają się chmureczki, kurczę, no niestety nie potrafię rozbić tego. Ja nie umiem pracować tym produktem widocznie. Jakbym go nie chciał aplikować, nie współpracuję w żaden sposób. Najlepiej usiadł, najlepiej. Jak zaaplikowałem i od razu dotarłem. Tam super. I chyba tak nim, jeżeli chodzi o tę wersję, bo wiadomo, że to jest... W trakcie produkcji, można powiedzieć, ulepszania tego produktu. Tak bym właśnie pracował. Aplikacja i od razu docieranie. I docieranie w ten sposób, że jedna mikrofibra zbiera i drugą od razu poprawiasz. Lecisz na przemian. Nie ma, tutaj nie ma czekania w ogóle. Zostawisz na minutę, dwie, w jednym miejscu usiądzie, lepiej, w drugim gorzej. I teraz kolejna kwestia. Druga aplikacja, to już jest bajka. Druga aplikacja to jest w ogóle... Wydajność, mam wrażenie, że jednym aplikatorem całym auto bym przeleciał. Naprawdę. Pierwsza aplikacja to jest takie wrażenie, jakby lakier go wciągał tę powłokę. Naprawdę. Ona tak jakby wsiadała. Tak. Słyszę w ogóle takie nie ma. A tak na poważnie, naprawdę. Tak jakby lakier pił tę powłokę. A druga porcja już kładziesz się na sobie, leży, łatwiej się dociera. Więc moim zdaniem, moja subiektywna opinia, najlepiej chyba będzie jednak aplikacja, docieranie i później powtórka. Aplikacja i docieranie. I to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. I na srebrnym tutaj też wyciągnięcie ziarna, obłęd. Naprawdę, tak jak przyciemnia i tak jak ten produkt wyciąga ziarno, to jest po prostu miazga. Kwestia tylko teraz, żeby dopracować to, żeby fajnie rozkładał się ten grafen. Bo jego trzeba rozbić, bo te chmurki nie powstają tak od siebie. Po prostu moim zdaniem ten grafen w jednym miejscu jest go mniej, w drugim więcej i jest ciężko. Ciężko, naprawdę ciężko. Powstają takie chmurki, których w słońcu na szczęście nie widać.
W cieniu one się pokazują, ale przyciemnienie jest bajka. Teraz będę badał, zobaczymy, trwałość. No to auto jeździ malutko, ale zobaczymy. Rzadko jest myte, także błotnik też leży już na podwórku. Teraz będę sprawdzał maskę w tym aucie. No dobrze, myślę, że ode mnie to wszystko tak naprawdę już tutaj. Więcej nic z tym grafenem nie wyczaruje. Nic nie wyczaruje. Może kiedyś jeszcze go spróbuję położyć na karbon. Ciekawy jestem, jak usiądzie na plastika. Możliwe, że powstanie jeszcze trzeci filmik właśnie pod tytułem grafenik na plastiku. Kto wie, zależy co do głowy przyjdzie, a wiadomo, że starość to i ciekawe pomysły. Starość nie radość, a pomysłów mnóstwo. Pomysłów mnóstwo, brak czasu, także no dobra, z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!